W tym roku akademickim Wydział Wokalno-Aktorski przeżywa jubileusz 40-lecia swego istnienia. Przez ten czas ukończyło studia ponad 400 absolwentów. Obecnie studiuje około 100 studentów na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia trwających 4 lata i na studiach drugiego stopnia trwających 2 lata. Celem studiów jest przygotowanie absolwenta do samodzielnej pracy scenicznej, estradowej i koncertowej. Istnieje również możliwość uzyskania uprawnień pedagogicznych, w przyszłości honorowanych we wszystkich szkołach artystycznych. Program kształcenia zapewnia studentom wszechstronny rozwój. Obejmuje przedmioty kierunkowe, takie jak śpiew solowy, zespoły operowe, zespoły oratoryjno-kantatowe, podstawy gry aktorskiej, taniec, ruch sceniczny, przedmioty ogólnomuzyczne, humanistyczne. Ofertę dydaktyczną wzbogacają co rok organizowane sesje naukowe, sympozja wokalne, warsztaty wokalne, aktorskie, taneczne prowadzone przez znakomitych artystów. W ostatnim czasie mieliśmy okazję gościć wybitnych śpiewaków na kursach mistrzowskich. Był to Mariusz Kwiecień, Jakub Józef Orliński. Wcześniej były takie osoby jak Anita Garancza, Olga Pasiecznik, Jadwiga Rappe, Janusz Monarcha, Andrzej Dobber, Marek Grzebka i inni. Szczególny nacisk kładziemy na rozwijanie umiejętności praktycznych. I tak co roku organizowane są koncerty. Wydziałowe, koncerty, koncerty uczelniane. Również organizujemy spektakle studenckie pod fachowym okiem reżysera, dyrygenta, gdzie studenci mają możliwość sprawdzenia swoich umiejętności w pełnej charakteryzacji, mają okazję do poznania się, do zintegrowania się, tworzy się taka więź, bo biorą udział studenci ze wszystkich lat. Oczywiście spektakle są z orkiestrą, więc to jest y, ogromne y, przeżycie dla, y, dla, dla całej społeczności studenckiej na naszym wydziale. Współpracujemy także z gościnną Opera Nowa w Bydgoszczy, gdzie studenci mają możliwość y, wzięcia udziału w spektaklach z profesjonalnym zespołem z orkiestrą, z solistami, z chórem. Przygotowujemy również spektakle na OFM, czyli na Operowe Forum Młodych. Jest to organizowane przez nasz wydział, gdzie mamy możliwość wystąpienia przy okazji bydgoskiego festiwalu operowego. Przyjeżdżają również studenci z innych uczelni, z wydziałów z wokalno-aktorskich, które prezentują swoje spektakle na tymże festiwalu. Niewątpliwym atutem jest to, że na naszym wydziale pracują wybitni pedagodzy, Którzy posiadają bogaty dorobek artystyczny i naukowy. O tym, że mamy wspaniałych pedagogów i zdolną młodzież, świadczą o tym liczne konkursy i sukcesy naszych studentów zdobywanych w kraju i za granicą. Jest jeszcze jeden powód, by podjąć studia na naszym wydziale w Bydgoszczy. To miejsce. Bydgoszcz jest Miastem otwartym, miastem ludzi młodych, prężnie rozwijającym się, pięknie położonym nad rzeką Brdą. Istnieje tutaj dzielnica muzyczna skupiona w trzech punktach: Akademia Muzyczna, Filharmonia Pomorska, Opera Nowa i już wkrótce nasza Akademia zyska nowy budynek nowoczesny kampus przy ulicy Chodkiewicza. Zapraszam Państwa do studiowania na naszym wydziale w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy i do zobaczenia na drzwiach otwartych.